Już tylko godziny dzielą nas od rozpoczęcia Rawickiego Festiwalu Sportu. Czy wszystko jest już dopięte na ostatni guzik? No, dopinamy dzisiaj. Dzisiaj głównie logistyka, czyli przygotowanie wszystkich aren sportowych. Ruszamy po zakończeniu targowiska, także do wieczora powinniśmy mieć wszystkie obiekty sportowe przygotowane do rozpoczęcia 24-godzinnego Festiwalu Sportu, które nastąpi jutro o godzinie 16, a rozpoczynamy prologiem przedszkolaków o godzinie 15. Oprócz atrakcji sportowych i rywalizacji na 8 arenach, również przygotowaliśmy dla mieszkańców wiele atrakcji. Już zamontowane jest na targowisku Luna Park, z którego będą mogli nasi mieszkańcy korzystać. Dodatkowo atrakcje koncertowe. W sobotę o 20:30 wystąpi Blanka, uczestniczka Eurowizji, natomiast w niedzielę o godzinie 19:00 Weronika Marchewka z grupą Wir, a także o 20:30 Cleo. Program festiwalu opiera się przede wszystkim na sztandarowej dyscyplinie, czyli 24-godzinny bieg sztafetowy, a także bieg 24-godzinny indywidualny, ale rozpoczynamy oczywiście prologiem przedszkolaków. Również przemarsz z kijkami będzie po godzinie 15:00 grupy osób niepełnosprawnych. Dodatkowo pozostałe areny. Tym razem wyjątkowo ze względu na koncerty, siatkówka plażowa na boisku przy szkole numer 4, na basenie Rawicka sztafeta pływacka, na stadionie przy ulicy Spokojnej turniej 24 godziny piłki nożnej. Mamy na sali sportowej przy ulicy Kopernika rozgrywki streetbola, czyli koszykówki 3x3. Dodatkowo Rawicka sztafeta rowerowa, która będzie miała start na targowisku, a także Rawicka sztafeta biegowa, również na stadionie przy ulicy Spokojnej, tenis ziemny na krytym korcie. No, podobnie jak w latach poprzednich zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Wjazd do miasta ulicą 3 Maja, wyjazd ulicą 17 stycznia. Dodatkowo w obrębie plant wszystkie zejścia i wejścia na planty będą nadzorowane przez wolontariuszy, a także strażaków z OSP. Dotychczas w poprzednich edycjach mieszkańcy byli bardzo cierpliwi, wyrozumiali i myślę, że w tym roku również tak będzie. Bardzo serdecznie dzisiaj już chciałbym zaprosić mieszkańców na 24-godzinny Festiwal Sportu. Przypominam, start jutro godzina 16:00. Na wszystkie koncerty i wydarzenia wstęp jest wolny.